Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. I dzisiaj, pierwszy raz w ramach serii Wagary, zabiorę Was do Lublina. Lublin udało mi się zwiedzić, czy w zasadzie po nim się troszeczkę poszwędać. Pod koniec czerwca razem z Olą. Wszystkie linki do, a w zasadzie link do Instagrama Oli znajdziecie w opisie. Postaram się załączyć, o ile nie zapomnę. I dlaczego akurat padło na Lublin? Odpowiedź jest prosta, ponieważ teraz stoję przed wyborem miasta, w którym chciałbym studiować. Kiedy wy tego słuchacie, już być może to miasto wybrałem. I właśnie rozpatruję Lublin jako jedno z potencjalnych miast, w którym chciałbym studiować. Obok jest Łódź, którą również udało mi się odwiedzić, a w zasadzie którą odwiedziłem na zaproszenie Oli. Było to chyba gdzieś w połowie kwietnia. I właśnie z racji tego, że Łódź i Lublin troszeczkę u mnie rywalizują pod tym względem, gdzie chciałbym studiować, myślę, że przy okazji opowiadania o Lublinie w tym odcinku pojawi się też kilka porównań tego miasta do Łodzi. Udało mi się już zwiedzić kilka miast. Lublin dołącza właśnie do tego dumnego grona. I w zasadzie, co mogę powiedzieć o Lublinie na początek? Myślę, że to jest zupełnie inne miasto od tych, które dotychczas znałem. O ile na przykład Łódź w jakimś stopniu przypomina mi Radom i Łódź często porównywałem pod różnymi względami do Radomia, o tyle Lublin trudno mi porównać do jakiegokolwiek miasta. Jest to miasto stare, bardzo piękne, szczególnie stare miasto ma jakiś swój wyjątkowy klimat i bardzo przyjemnie się po nim szwenda, gubi w małych uliczkach itd. Widać też, że jest to miasto zdecydowanie zadbane. Widzieliśmy czy mijaliśmy po drodze kilka remontów, ale większość kamienic, szczególnie w obrębie Starego Miasta, w obrębie rynku, jest rzeczywiście odrestaurowana dosyć niedawno, myślę, i to zdecydowanie wpływa na pozytywny odbiór przeze mnie Lublina. Lublin zwiedzałem w zupełnie inny sposób od pozostałych miast. Myślę, że tutaj podziałał wpływ Oli, bo to ona była moją, no niejako przewodniczką po tym mieście, za co Ci Olu bardzo dziękuję. Zazwyczaj korzystam po prostu z map Google'a. Wcześniej wyszukuję sobie jakieś najfajniejsze atrakcje czy najpiękniejsze miejsca, które mogę zwiedzić w danym mieście. I idę dosłownie tak, jak mi pokazują mapy Google'a. Często kupuję też bilety i zamykam się we wszelkiego rodzaju muzeach i tak dalej, więc jest to zwiedzanie bardziej turystyczne. Daje mi to odczuć klimat miasta, ale mam wrażenie, że to ten styl zwiedzania, który przyjęliśmy przy okazji Lublina, jest w jakiś sposób ciekawszy. Całą wyprawą, chyba mogę tak powiedzieć, kierowała Ola, w którą stronę się udamy. Wcześniej też nie przygotowywaliśmy się jakoś wyjątkowo, nie szukaliśmy tego, co warto zobaczyć czy odwiedzić, więc to zwiedzanie było troszeczkę tak na czuja, tam gdzie nas poniesie intuicja, gdzie jakiś budynek przyciągnie nasze oko. I chyba troszeczkę to też wyszło ze strony Oli, że nie korzystaliśmy zbyt często z map, to znaczy z tych map elektronicznych, z telefonów. Ola co jakiś czas zerkała co prawda na Google Mapsa, natomiast nie było to tak, że wklepaliśmy dosłownie trasę, wszystkie przystanki i miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić i po drodze ten program realizowaliśmy. Ta nasza wycieczka czy podróż była nieco luźniejsza niż ja podróżuję zazwyczaj. Na początku z dworca oczywiście udaliśmy się do Starego Miasta. Zmierzaliśmy w stronę też dla mnie na początku nietypową, bo ja nigdy nie korzystam z takich miejsc, a to chyba błąd, chyba powinienem zacząć. Stronę dosyć nietypową, bo do Centrum Informacji Turystycznej.
No oczywiście inaczej się to jakoś nazywa w Lublinie, ja już nie pamiętam tak dokładnie, no ale to działa właśnie na zasadzie informacji turystycznej. Tam zaopatrzyliśmy się w mapę z takimi ciekawymi czy wartymi zobaczenia budynkami czy miejscami na terenie Starego Miasta i w zasadzie sami sobie wyznaczaliśmy trasę i tymi punktami powoli szliśmy i je oglądaliśmy. Na początku, jeszcze przed odwiedzeniem informacji turystycznej, nasza droga do centrum Lublina na Stare Miasto była dosyć ciekawa i może nawet troszeczkę ciężka. Troszeczkę chodziliśmy na przełaj, spacerowaliśmy nad jakąś rzeką i trafiliśmy też na kilka ulic, które pięły się w górę i bardzo ciężko było się po nich wspinać. Chyba na zawsze zapamiętam ulicę Dolnej Marii Panny, która pięła się przez jakiś czas i naprawdę, przynajmniej mnie osobiście, wymęczyła pod względem fizycznym, ale psychicznym też. Takim pierwszym miejscem, w którym poczułem już jakoś klimat tego miasta, no oczywiście oprócz zwykłych ulic, które w każdym mieście możemy znaleźć, i oprócz samego budynku dworca, był chyba Park Ludowy. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, zadbane, z ciekawymi miejscami właśnie wewnątrz, z różnymi placami zabaw, chyba także parkiem dla skaterów. A co najbardziej mnie zachwyciło, to okolica rzeczki, która przepływa przez ten park. Nad nią znajduje się kilka takich, no nie wiem jak to nazwać, mostków, przystani, na których można posiedzieć nad tą rzeczką i troszeczkę poodpoczywać. Te mostki mnie niezwykle zauroczyły. W pewnym momencie, kiedy już tak spacerowaliśmy po Starym Mieście, przyszedł moment krytyczny. Pojawił się on chyba wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się pójść i odszukać wydziału, na którym chciałbym studiować i na który złożyłem papiery, czyli na wydział filologiczny. No i cóż ja mogę powiedzieć o kampusie? Dla mnie okazał się niezwykle męczący. Może być to wrażenie spowodowane przez to, że już wtedy byłem zmęczony i miałem też bardzo niewygodne buty, więc średnio mi się już spacerowało. Mnie osobiście teren kampusu przytłoczył i to tak porządnie. Budynki są dosyć wysokie, a uliczki mam wrażenie, że wąskie i ciężko jest się tam poruszać. Jest kilka zakrętów i nie mogliśmy znaleźć tego wydziału filologicznego. Poszliśmy w złą stronę, za bardzo do przodu. Nagle znaleźliśmy się koło Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie szukaliśmy UMCS-u, czyli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zanim w ogóle udało nam się znaleźć budynek wydziału, to zrobiliśmy niezłe kolano chyba wokół niego i zaszliśmy ze złej strony. Pod tym względem, właśnie przechodząc do porównań do Łodzi, wydział w Łodzi chyba podobał mi się bardziej, był nowocześniejszy, to przede wszystkim. W środku, bo też w tym wydziale Uniwersytetu Łódzkiego Ola oprowadziła mnie trochę po środku. Środek działa trochę na mój lęk wysokości, bo schody są szklane i jednak to pobudziło mój lęk. Natomiast bardziej chyba podobał mi się Wydział Łódzki niż Wydział Lubelski. W Łodzi chyba te budynki wydziałów czy budynki uniwersyteckie były bardziej porozrzucane. Pomiędzy nimi było więcej wolnej przestrzeni, więc ta Łódź, ten Uniwersytet Łódzki nie przytłoczył mnie aż tak bardzo. No i już powoli tak zmierzając do końca, z czym konkretnie ten Lublin mi się będzie kojarzył, te kilka godzin spędzone w nim. No to są chyba dosyć skojarzenia nietypowe, ale jednocześnie bardzo, bardzo subiektywne. Przede wszystkim będzie mi się Lublin kojarzył ze spacerem w ulewie, już w stronę powrotną do dworca i słuchaniu zespołów Strachy na Lachy.
Ta ulewa, kiedy już zmierzaliśmy w stronę dworca, naprawdę się rozpadało. Kiedy weszliśmy do pociągu, byliśmy z Olą praktycznie cali mokrzy. No ale mam wrażenie, że wtedy podczas tego spaceru na deszczu nastąpił też taki wybuch euforii. No i on się objawiał, tak jak już wspomniałem, słuchaniem muzyki, idąc przez te wszystkie ulice. Dalej, przede wszystkim z ładnymi kościołami, które jednak posiadają jakąś wartość historyczną, ale myślę, że dla współczesnego człowieka są nieco odstraszające. No i w tych kościołach wisiały krzyże z naprawdę strasznymi obrazami Jezusa, ze strasznymi rzeźbami Jezusa, i często na wejściu one gdzieś wisiały i mnie niezwykle potrafiły przestraszyć. Lublin będę kojarzył także z dziwnymi zakazami dla pieszych. Często stały znaki zakaz przejścia, a przejść się dało i nie wiem do końca czemu służyły te znaki. I chyba takie ostatnie skojarzenie to pomalowane ławki. W Starym Mieście czy na Starym Mieście na każdej praktycznie ławce wisiała kartka świeżo pomalowane nie siadać. Pomimo tego, że było widać po tych ławkach, że te ławki nie są już świeżo malowane i trochę czasu minęło chyba od tego malowania, więc to też jest zastanawiające w przypadku Lublina. A jaki wniosek płynie z tej całej wyprawy, podróży? Chyba najważniejszy jest taki, że trzeba, to znaczy ja muszę zainwestować w nowe buty, bo te, w których byłem w Lublinie, były strasznie niewygodne i no, przyprawiły mnie o kilka odcisków. Więc Lublin odbieram chyba trochę albo nawet bardzo muzycznie, można tak powiedzieć. Więc też tak zakończę. Zakończę cytatem z piosenki Pocztówka z Lublina i on brzmi tak. To właśnie Lublin z ponad bystrzyckich fal. Lublin, tu co dzień koncert, bal. Lublin, kochany Lublin, jest najpiękniejszy ze wszystkich miast. Cóż, chyba trudno mi się nie zgodzić. Polemizowałbym, czy Lublin jest na pewno najpiękniejszy ze wszystkich miast. Natomiast jest to bez wątpienia miasto ładne, które w zależności od dzielnicy, w zależności od miejsca, czasami potrafi przytłoczyć, czasami potrafi zachwycić, gdzieniegdzie można poczuć historię tego miasta, gdzieniegdzie można się pomęczyć i powspinać na wzgórze, bo tak w ogóle Lublin, to znaczy Stare Miasto, jest położony na wzgórzu, więc to też jest taka, myślę, ciekawostka, bo dotychczas we wszystkich miastach, które miałem przyjemność odwiedzić, no, były one dosyć płaskie, natomiast Lublin stanowi tutaj pewien wyjątek, pewien męczący wyjątek. Także przygotujcie się na to, że jeśli chcecie Lublin pozwiedzać i po nim spacerować, będziecie troszeczkę musieli się także powspinać. No i to chyba wszystko, co chciałbym Wam o Lublinie i mojej ostatniej eskapadzie opowiedzieć. Dziękuję Wam za przesłuchanie tego odcinka podcastu. Oli, bardzo pięknie dziękuję za to, że towarzyszyła mi podczas tej wyprawy i za to, że no, umilała mi bardzo tę podróż. I będę się chyba powoli z Wami żegnał. Życzę Wam pięknego dnia. Napiszcie mi koniecznie, co czytacie, czy tak bardziej tematycznie do tego odcinka. Jakie miasto ostatnio udało Wam się odwiedzić i jakie Was subiektywne wrażenia wzbudziło, z czym Wam się osobiście kojarzy to dane miasto. No i to chyba wszystko. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.